Wykluczenie transportowe to poważny problem utrudniający codzienne funkcjonowanie młodym mieszkańcom powiatu konińskiego, którzy chcą uczestniczyć w życiu społecznym czy edukacyjnym w Koninie. Zaradzić temu postanowili członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Konina, kiedy z relacji rówieśników dowiedzieli się, z jakimi trudnościami najczęściej się spotykają. Często zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład plan, rozkład jazdy jest nieprzystosowany do godzin, w których uczniowie mają szkołę albo w których wracają ze szkoły. Nieraz zdarzają się sytuacje, że na przykład uczeń kończy lekcję o godzinie powiedzmy 14:15 i okazuje się, że autobus odjechał 5 minut wcześniej, podczas gdy z łatwością można by przesunąć tę godzinę o to 5-10 minut i umożliwić uczniowi faktyczny dojazd. Co więcej, mam wrażenie, że kolejnym z problemów, który często pada, jest to, że autobusy często są właśnie bardzo przepełnione, zaludnione, jeśli mogę to tak nazwać. To znaczy zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład dana osoba nie zostanie po prostu zabrana z przystanku, ponieważ nie ma miejsca. To ma miejsce w określonych liniach. Nie mówię, że to zdarza się zawsze, natomiast te sytuacje są na tyle częste, że problem wydawał mi się ważny i mam wrażenie, że potrzeba faktycznie więcej dialogu i faktycznie więcej rozmowy o tym, bo no nie możemy udawać, że tego nie ma, jednak zwłaszcza młodzież mieszkająca na obrzeżach, w gminach ościennych boryka się z tym problemem, ponieważ są to uczniowie, którym zależy na tym, żeby mieszkać w Koninie. Mieszkać w Koninie mam na myśli oczywiście uczyć się tu i być częścią tej społeczności. Aby dokładnie zdiagnozować problem z transportem publicznym, młodzi z Rady stworzyli ankietę, w której poprosili o opisanie trudności. To było jedno pytanie, co chcieliby uczniowie, młodzież Konina, no i nie tylko powiatu i sąsiednich powiatów, żeby o co chcieliby, żebyśmy zapytali prezesa PKS-u. I najczęstszymi odpowiedziami to było właśnie jakość autobusów, częstotliwość i ceny biletów. Po spisaniu i opracowaniu wszystkich zagadnień młodzi postanowili zaprosić na rozmowę prezesa PKS-u Dariusza Andrzejewskiego. Przedstawiliśmy te problemy, poinformowaliśmy o nich tak naprawdę na bazie formularza, który rozesłaliśmy po jak największej ilości osób. Napłynęło z niego do nas pełno odpowiedzi, na podstawie których no, mogliśmy sformułować takie najbardziej palące problemy. Przede wszystkim po rozmowie ustaliliśmy, że nie będzie to koniec naszej współpracy. Chcemy przekazywać mu informacje na temat tego, które linie konkretnie potrzebują poprawy, na przykład w których liniach można by przesunąć ten rozkład jazdy o 5 minut, żeby faktycznie wprowadzić tą zmianę. Natomiast prezes PKS-u niejako poinformował nas też, że w związku z tym, co przedstawiliśmy, PKS będzie wdrażał formę łatwiejszego komunikowania swoich opinii, problemów przez osoby korzystające z PKS-u. Dlatego w tym celu prezes zaproponował pewne rozwiązanie, które spodobało się uczniom. Stworzymy jakby maila, na którego każda osoba, która ma jakiś problem i powód, dla którego chciałaby zgłosić właśnie no, to, że mu się nie podoba ta jazda autobusem, to po prostu będzie tam wysyłała swoje odpowiedzi. Poza tym młodzież zwracała uwagę na jakość taboru, brak ogrzewania w autobusach, możliwość kupowania biletów online i inne kwestie. Generalnie uczestnicy spotkania są usatysfakcjonowani jego przebiegiem. Jesteśmy zadowoleni, bo wynieśliśmy dużo wiedzy na temat tego, jak możemy dalej jakby kontynuować rozwiązanie tego problemu i prezes jakby chce z nami też współpracować w dalszej przyszłości. Młodzi zatem zapowiadają, że rozmowy będą kontynuowane, aby współpraca układała się jak najlepiej i przynosiła oczekiwane efekty. Klienci PKS-u, czyli przede wszystkim ta młodzież, która dojeżdża, to jest 90% co najmniej, i PKS, zarząd PKS-u będą w stanie razem działać, żeby poprawić jakość tych usług. Dla dobra uczniów i pozostałych pasażerów komunikacji publicznej.